I kolejna rozmowa, kolejny gość programu Dzień z Republiką, profesor Kazimierz Kik. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Chciałoby się spytać, kiedy ta wojna się skończy, ale domyślam się, że pan profesor nie zna odpowiedzi na to pytanie, ale być może zna pan profesor odpowiedź na pytanie, co ta wojna zmienia w Polsce, na Ukrainie, w Europie Zachodniej, jeśli chodzi o właśnie politykę, nastroje polityczne. No wydaje mi się, że ta wojna zmienia wszystko z tego dotychczasowego porządku. W pewnym sensie ta wojna też osłabi Unię Europejską. Nie tylko ekonomicznie, także pod względem wagi w przyszłym ładzie wielobiegunowym. Kiedy zakończy się ta wojna, obawiam się, że nieprędko. Nawet jeżeli zakończą się bezpośrednie działania zbrojne, to ta wojna niesie w sobie perspektywę no jednak dłuższej walki pomiędzy Ukraińcami, mówię Ukraińcami, bo jak będzie wyglądała Ukraina, zobaczymy, a Rosją. Ta wojna osłabi Rosję. I to jest najważniejszy wniosek, do jakiego dojdziemy niebawem. Mianowicie osłabi Rosję na tyle, że Rosja zniknie z rachunku politycznego Europy, a nawet chyba świata. Dlaczego? Dlatego, że w moim przekonaniu prezydent Rosji Putin popełnił błąd, mianowicie poszedł na całość. Poszedł na całość, co oznacza, że osamotnił się, bo nawet Chiny, jak się okazuje, które zainteresowane są jednak sukcesem w jakimś tam ograniczonym sensie Rosji, muszą bardziej liczyć się ze swoimi interesami niż interesami Rosji. I wydaje mi się, że i Chinom, i Stanom Zjednoczonym pasuje osłabienie pozycji Rosji w ogóle w świecie, a także chyba w Europie. Panie profesorze, no miło się pana słucha, pana słów, no bo to by wskazywało, że właśnie Putin popełnił błąd, że Rosja wypada z gry. No, dla nas, Polaków, czy w ogóle przedstawicieli zachodniej cywilizacji, to są informacje raczej pozytywne, ale czy nie za szybko składamy Rosję do grobu? Gdy wypowiadamy tego rodzaju no, prognozy, tak, Rosja tę wojnę przegra, to natychmiast słyszymy ze stron jakichś, powiedzmy, określających się jako realistyczne, czy też taką łatę można im przykleić śmiało, rusofilskie, padają kontrargumenty w rodzaju: Rosja to druga potęga militarna świata. Rosja ma 900 tysięcy personelu wojskowego. Rosja ma potężne zasoby i finansowe, i materiałowe, i surowcowe. I last but not least, Rosja ma głowice termojądrowe i środki do ich przenoszenia. Więc czy nie za wcześnie zakopaliśmy tą Rosję? Ale Rosja nie ma sojuszników, znaczy nie będzie miała sojuszników. To znaczy te 900 tysięcy żołnierzy, którym współczuję, mogą szybko umierać. Jeżeli oczywiście doszłoby do konfrontacji na szerszą skalę. Po drugie, nie ma sojuszników, mimo że Chiny dzisiaj próbują odgrywać rolę sojusznika Rosji. Otóż pamiętajmy o tym, że Rosja stanowi, albo Chiny stanowią dla Rosji głównego wroga, nie Stany Zjednoczone. Perspektywicznego, może nie tyle wroga, co konkurenta, rywala, bo przecież jeżeli popatrzymy na marzenia chińskie, to widzimy, że Chiny będą chciały przy osłabieniu Rosji odzyskać swoje tereny, aż gdzieś po Bajkał, jak to się mówi. W związku z tym Rosja będzie rozgrywana, jest rozgrywana między przez Stany Zjednoczone z jednej strony, przez Chiny z drugiej strony, czyli przejdzie na rolę, przyjmie rolę instrumentu politycznego pomiędzy dwoma głównymi biegunami, Chiny i Stany, bo uwaga, Europa, Unia Europejska także nie zyska na tej wojnie. A zatrzymajmy się przy Unii Europejskiej, przy Europie Zachodniej. Pewien plan polityczny
Niemiec, mówmy wprost o planie politycznym Niemiec, ich narracja, która od kilkunastu lat dominowała myślenie na Zachodzie, myślenie o Rosji, no właściwie zbankrutowała w ciągu ostatnich 3 tygodni, przynajmniej ja tak to oceniam, ale czy to bankructwo będzie trwałe, czy elity niemieckie i szerzej elity unijne rzeczywiście zweryfikują swoje myślenie, już nawet nie tylko o Europie, ale o kwestiach na przykład energetycznych, o czymś takim jak Zielony Ład, o planie Fit for 55, tak, który no coraz bardziej widzimy, był jednym z lewarów rosyjskiej dominacji nad Unią Europejską. Czy dojdzie do takiego prawdziwego przedefiniowania polityki w zachodniej Europie? I tu pan trafił bardzo ważny punkt. Interesy. Mamy świat globalny, mamy dominację interesów ekonomicznych, mamy dominację finansów, świata finansów, świata biznesu. I pamiętajmy o pewnej nieufności albo o aspiracjach dużej części Unii Europejskiej, zwłaszcza tych liderów Unii Europejskiej jak Francja i Niemcy. Aspiracji do czego? Aspiracji do tego, żeby Unia Europejska kierowana przez te dwa główne państwa stała się jednym z głównych podmiotów przyszłego wielobiegunowego świata. I komu będzie potrzebna Rosja? To jest znak zapytania po kryzysie, po wojnie. Biorąc pod uwagę ewentualność, dzisiaj jest takie modne słowo stosowane przez Francuzów, przez prezydenta Francji Macrona, mianowicie suwerenność autonomiczna Unii Europejskiej, kierowanej przez światłe przywództwo Niemiec i Francji. I po tym wielkim kryzysie, przy osłabieniu Rosji i przy jednoczesnym zagrożeniu Rosji ze strony Chin, można zadać sobie pytanie, komu będzie bardziej potrzebna wtedy Rosja? Czy Stanom Zjednoczonym? Na pewno nie. Chinom? Oczywiście na pewnym etapie tylko. A zatem, jeżeli Unia Europejska utrzyma swoją tendencję integracyjną i utrzyma swoje aspiracje do tak zwanej suwerenności strategicznej, to ta Rosja będzie potrzebna Europie. Ale potrzebna w jakim zakresie? Bo jeśli przyjrzymy się samym liczbą, gołym liczbą dotyczącym wymiany handlowej, to wymiana handlowa takiej potęgi gospodarczej, jaką są Niemcy, z Polską jest znacznie większa niż z Rosją. Tak? Rosja właściwie poza gazem, węglem i ropą naftową nie ma nic do zaoferowania zachodniej Europie, więc czy to nie jest trochę iluzja? Iluzja, w którą Niemcy sami się trochę wpędzili. Pamiętajmy o tym, że nasz handel z Niemcami jest handlem towarami niemiecko-niemieckimi. W dużym stopniu, bo to jest i przemysł i tak dalej, no i firmy niemieckie, które są na terenie Polski. Pamiętajmy, że Rosja z kolei ma to, czego no, nie mamy my oczywiście i nie ma żadne państwo Unii Europejskiej. Ja już nie mówię o ropie, nie mówię o gazie, nie mówię o węglu, bo w wyniku rewolucji klimatycznej niebawem może one odejdą, ale wydaje mi się, że Rosja będzie potrzebna Europie, jeżeli Europa zechce naprawdę być autonomiczną w tym nowym porządku światowym drugiej połowy XXI wieku, bo musimy sięgnąć troszkę dalej. Dzisiaj to, co się dzieje w tej chwili, to jest niszczenie pozostałości dawnego ładu dwubiegunowego i budowanie punktu wyjścia pod przygotowanie świata do świata wielobiegunowego. I to są te wielkie kataklizmy okresu przejściowego. Wyrywanie tego, co było, z korzeniami, ale jeszcze nie pojawia się to, co będzie w pełnym tego słowa znaczeniu. I Europa, uwaga, bo nie Rosja, jest prawie połowa Europy to Rosja. Prawie. I jeżeli strategiczna autonomia Europy będzie miała mieć zastosowanie, to, co Europa dzisiaj w ramach tej koncepcji strategicznej suwerenności mówi, mianowicie równoważyć Chiny i Stany Zjednoczone. Europa pomiędzy jednym i drugim. Takiej Europie może być kiedyś potrzebna Rosja, a ponieważ Europa kieruje się wskazówkami geoekonomicznymi, a nie tak jak Rosja czy Chiny, jak Rosja czy Stany Zjednoczone geopolitycznymi, to te względy geoekonomiczne mogą zadecydować. Panie profesorze, ostatnie pytanie z dziedziny
budowania wizerunku politycznego, marketingu politycznego. Prezydent Zełenski i jego kreacja wizerunkowa do tego stopnia jest chyba atrakcyjna, że nawet prezydent Macron zaczął się podobnie ubierać też w t-shirty, w jakieś bluzy militarne. Czy można powiedzieć o wielkim sukcesie wizerunkowym prezydenta Ukrainy? No ja jednak patrzę na te tysiące, dziesiątki tysięcy zabitych Ukraińców. I ja oceniam przywódców politycznych przede wszystkim pod względem efektywności przewodzenia. Polityk, który prowadzi politykę w taki czy inny sposób, która doprowadza do zagrożenia dla bytu biologicznego dużej części narodu, prędzej czy później jednak ta cecha jego polityki będzie podkreślona. Polityk to ten, który koncentruje się nade wszystko, na prowadzeniu takiej polityki, która chroni nade wszystko substancję biologiczną własnego narodu. Polityk elastyczny, polityk taki perspektywiczny, i tutaj dzisiaj Zełenski ma pewne sukcesy, mianowicie zorientował się, że przesadził. I musimy w tym momencie naszą rozmowę zakończyć. Ja bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Kazimierz Kik był moim i państwa gościem. Kłaniam się nisko. Dziękuję. My za chwilę będziemy łączyć się z kolejnym naszym rozmówcą, z Michałem Trześniewskim. Ja tylko przypomnę państwu, że ustawa o obronie ojczyzny, bardzo ważna ustawa, została przez nasz Sejm i Senat przyjęta właściwie bez większych dyskusji, bez większych sporów, co jest no swoistym ewenementem w naszej polityce i być może jakimś światełkiem pozytywnym na najbliższą przyszłość. Prezydent podpisał ustawę o modernizacji naszej armii. Powiedział między innymi coś takiego: modernizacja i zwiększenie sprawności bojowej armii to testament, który zostawił nam Lech Kaczyński. Prezydent podczas uroczystości po podpisaniu ustawy o obronie ojczyzny zacytował słowa Lecha Kaczyńskiego: na armii nie wolno oszczędzać. Armia kosztuje całe społeczeństwo, kosztuje podatników, ale jest to konieczne. Jak bardzo jest to konieczne, przekonaliśmy się w ostatnich dniach. Musimy mieć siły godne 40-milionowego kraju w środku Europy. O trudnym położeniu geograficznym. Mamy świetnych sojuszników, ale bronić się musimy umieć także i sami. Prezydent dodał, że te słowa zostały wypowiedziane parę dni po wielokrotnie cytowanej wypowiedzi z Gruzji i były jej uzupełnieniem oraz rozszerzeniem. Modernizacja i stałe zwiększanie gotowości i sprawności bojowej polskiej armii to wielki testament, który zostawił nam prezydent Lech Kaczyński. Wraz z obowiązkiem starania się o to, by tutaj w Polsce były siły sojusznicze, bo to są elementy, które są zbieżne, które są wspólne i które, nie miał wtedy wątpliwości, powinny były być realizowane jednocześnie, powiedział dzisiaj prezydent Rzeczpospolitej na krótkim briefingu po podpisaniu ustawy o obronie ojczyzny, a my w tym czasie połączyliśmy się z Michałem Trześniewskim, naszym korespondentem w Kijowie. Witaj, Michale, dzień dobry. Cześć, Marcinie, witam państwa. Jesteś gdzieś w tym momencie w przestrzeni otwartej. Za tobą widzę jakieś zniszczenia. Jak wygląda sytuacja w Kijowie? Tak, jesteśmy w Kijowie, w tej części północnej stolicy Ukrainy, gdzie dzisiaj spadła na podwórko rakieta albo fragment zestrzelonej rosyjskiej rakiety, bo to nie jest jasne. Te informacje są reglamentowane. Nie wiemy, co tu dokładnie spadło, natomiast widzimy, jakie są szkody. Na skutek wybuchu trzy budynki zostały bardzo poważnie uszkodzone. Wiele mieszkań zostało wręcz zrujnowanych. Chodziliśmy przed chwilą po tych mieszkaniach, rozmawialiśmy z mieszkańcami. Są oczywiście załamani, stracili dobytek całego życia. Oprócz tego ucierpiała także szkoła pobliska i przedszkole. Za mną jest i szkoła, i przedszkole. To jest takie dosyć tętniące cywilnym życiem miejsce. Spalone zostały zupełnie samochody, które tutaj były na tym podwórku. I co jest istotne w tym wszystkim, bo takich sytuacji jest sporo. Codziennie dochodzi do kilku takich sytuacji albo do dwóch takich sytuacji w Kijowie.
Mimo tego, że przez stolicę Ukrainy przecież nie przebiega linia frontu. Ta linia frontu przebiega przez podkijowskie miejscowości, ale mieszkańcy Kijowa są ofiarą także ataków Rosjan. Wspominałeś, Michale, że najczęściej to, co niszczy, co dokonuje tych zniszczeń cywilnych obiektów, to są albo zestrzelone pociski rakietowe manewrujące, albo ich fragmenty. Takie pociski mogą przenosić kilkuset kilogramowe głowice bojowe. I widzimy, że w tym obrazie, który teraz jest za tobą, to jest zniszczony front budynku. Wcześniejsze ujęcie pokazywało kilkupiętrowy budynek, no zniszczony właściwie całkowicie. Ludzie stracili tam mieszkania. Mówisz, że takie sytuacje zdarzają się właściwie codziennie. Powiedz, jak wygląda organizacja pomocy? Tak, na żywo. Ja powiem, że nie snimaj. Nie ma. Jo, nic okay. Nie należy snimać. No tam. 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 No, kamerę. Tak wygląda, praca naszego komentatora. Nagrywać. Dobrze. To jest tyle dziwne, że cały dzień tam nagrywaliśmy i inne media także. No ale musimy tutaj dochować pewnych standardów właściwego zachowania, także przemieściłem się troszeczkę, jestem do dyspozycji. Słucham, Marcinie. Jasne. Moje pytanie dotyczyło tego, jak zorganizowana jest pomoc dla tej rosnącej z dnia na dzień liczby ludzi, którzy utracili swoje mienie, utracili dach nad głową. Wspominałeś o tym, że właśnie codziennie do takich sytuacji wychodzi, pożarów, zniszczeń budynków mieszkalnych. To znaczy, są tutaj takie centra pomocy. W zasadzie w każdym dużym mieście na Ukrainie są takie centra pomocy, czy to wewnętrznym uchodźcom, czy właśnie ludziom, którzy ucierpieli na skutek takich wypadków. Natomiast jeszcze jedną rzecz tutaj chciałbym zaznaczyć, że tak naprawdę Kijów, mimo tych obrazków, które widzimy za mną, jest w dobrej sytuacji, ponieważ Kijów ma względnie dobrą obronę przeciwlotniczą. Dużo lepszą niż Mariupol, Charków, Czerników czy Sumy. To tam jest problem z tym, że Rosjanie robią z powietrza właściwie to, co chcą. To znaczy niszczą szpitale, niszczą budynki, niszczą szkoły, czy po prostu obiekty cywilne bez tak naprawdę dużych strat własnych. W Kijowie jest inaczej. Kijów ma silną obronę przeciwlotniczą i każdego dnia są tutaj zestrzeliwane rakiety nad Kijowem, rakiety manewrujące rosyjskie. Wczoraj Ukraina podała, że siłom powietrznym ukraińskim udało się zlikwidować 14 rosyjskich celów w powietrzu, w tym 7 samolotów i 3 rakiety manewrujące. Wiemy, że strącenie rakiety manewrującej wymaga bardzo zaawansowanego sprzętu technicznego. Większość z tych zestrzeliwanych rakiet manewrujących jest właśnie, większość tych zestrzeleń jest dokonywana nad stolicą Ukrainy. Także pod tym względem Kijów jest najlepiej zabezpieczony ze wszystkich ukraińskich miast. No dzisiaj inne miasto ukraińskie, które uchodziło za taki bezpieczny port na zachodzie kraju, czyli Lwów, zostało zaatakowane, tym razem już bezpośrednio. To nie był atak na jakiś obiekt położony w okręgu lwowskim, tylko sam Lwów. Przed chwilą rozmawialiśmy z panem Arturem Żakiem z samego Lwowa, który opowiadał, że pociski manewrujące, nie wiadomo do końca, 2-3 dotarły do celu, który znajduje się 10 kilometrów od jego miejsca zamieszkania i że to już jest sam Lwów. Czy w Kijowie ta informacja została jakoś szerzej podana do wiadomości, czy wzbudziła jakąś dyskusję, czy po prostu Ukraińcy mają świadomość, że Rosja posiada te swoje pociski i stara się nękać całą Ukrainę na różne sposoby? To znaczy, myślę, że w takiej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina, przede wszystkim każdy dba o siebie. Oczywiście to społeczeństwo jest bardzo dobrze zorganizowane, bardzo dobrze funkcjonują centra wolontariackie, samopomoc, obrona terytorialna i tak dalej. Natomiast myślę, że mieszkańcy Kijowa są skoncentrowani na sobie. Przede wszystkim, ponieważ na ich głowy spadają bomby. Nie na głowy Lwowian, ale przede wszystkim na nie bomby, tylko rakiety bądź fragmenty tych rakiet, bo to też nie jest do końca jasne. Więc mieszkańcy Kijowa przede wszystkim martwią się o siebie. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie właśnie rakietowo-przeciwlotnicze, to ciężko jest uzyskać informacje, co tak naprawdę spadło w danym miejscu i co dokonało tych zniszczeń. Natomiast jeżeli porozmawia się z ludźmi, troszeczkę się rozejrzy, trochę popyta osób, to z reguły jest tak, że na te obiekty cywilne w Kijowie
spadają fragmenty zniszczonych rosyjskich rakiet. Rakiet czy to balistycznych, czy to manewrujących. I to właśnie pokazuje, że ta obrona przeciwlotnicza nad Kijowem jest skuteczna. Wrócę do tego, co mówiłem na początku. Zupełnie jest inaczej w innych miastach. Takich właśnie chociażby jak Mariupol. I wracając do twojego pytania, Marcinie, być może także Lwów nie ma odpowiedniej obrony przeciwlotniczej. Natomiast celem ataków rakietowych są przede wszystkim obiekty strategiczne, obiekty militarne. Właśnie takie jak lotnisko wojskowe we Lwowie, które dzisiaj rano zostało zaatakowane. Gdy rozmawialiśmy wczoraj, wspominałeś o tych przedłużających się godzinach policyjnych, kiedy jesteście w domach, nie możecie wychodzić na zewnątrz. Jak to wygląda w dniu dzisiejszym? Czy te rygory czasu wojennego nieco zelżały? To znaczy jest tak, że ta godzina policyjna obowiązuje cały czas w takim samym zakresie. To znaczy codziennie od 20 do 7 rano. Rzeczywiście przedwczoraj mieliśmy taką sytuację, że została wprowadzona specjalna całodobowa godzina policyjna. W ogóle nie można było w środę wychodzić z domu. Na skutek właśnie tych coraz częstszych wojen w przestrzeni nadkijowskiej, czyli tej wojny rakiet i antyrakiet, tak chyba możemy to nazwać. Natomiast dzisiaj jest względnie spokojnie, poza tym wydarzeniem, które właśnie obserwujemy, poza tym, co zdarzyło się na tym podwórku, nie było innych incydentów. Myślę, że ludzie przyzwyczaili się do tego stanu, jaki jest, do tego stanu wojennego i powoli zaczynają wychodzić z domu i cieszyć się na tyle, na ile mogą, życiem, słońcem. Dzisiaj jest bardzo dobra pogoda w Kijowie. Michale, jak zwykle, żegnając się z tobą, życzę ci zdrowia. Uważaj na siebie. Bardzo dziękujemy wszyscy za to, że pełnisz tam na froncie służbę dziennikarską, że informujesz nas z pierwszej ręki o tym, co się dzieje w napół oblężonym Kijowie. Trzymaj się zdrowo, trzymaj się bezpiecznie. Cześć, dzięki wielkie. To był Michał Trześniewski z Kijowa. My kontynuujemy nasz program. Nasze propozycje dla państwa to rozmowy z ekspertami, komentarze, dyskusje, informacje, ale także strawa duchowa. Godzina 15 to godzina Miłosierdzia Bożego i jak zwykle o godzinie 15 u nas koronka do Miłosierdzia Bożego.